Halo Dubsko, jesteśmy. Jesteśmy. Dzień dobry. Siema Igor, dobrze Cię widzieć. O, i doktor Morozow, ja się dzisiaj dowiedziałam, że doktor Morozow to dziewczynka jest. A ja zawsze myślałam, że chłopiec. Jej, smoczy dyr zdał maturę, słuchajcie. Pogratulować proszę ładnie. Gratulacje. Congratulations! Bijemy brawo z No Wiślicową. tak. I babcia też. Zdecydowanie. Będzie pewnie zdał lepiej maturę od ciebie. Na pewno tak. O, jest producent i Łukasz. No i pięknie. Fala na czacie dla smoczego dyra za zdanie matury. Zobaczcie, jest wystarczająco ludzi na czacie w ogóle, żeby tą falę zrobić w tym momencie. Teoretycznie 34 osoby. Dadzą radę. I esencja sarkazmu przyszedł, i Marko przyszedł, i Forwynek. No proszę, a miało być tak z ninja style. Miało nikogo nie być, a wszyscy przyszli. Czy ty Wisielcowa przychodzisz do nas? Jesteś z nami? Daj nam znak. Dołączam do gry. Proszę. W ogóle tym razem założyłam grę tym drugim guziczkiem i zobaczymy, jaka jest różnica. Jak No, drugim guziczkiem? troszkę. No bo jest. Najwyżej wszystko wybuchnie. Tak. Bo jest graj normalnie i jest pirackie przygody. Ja wziąłem pirackie przygody. O. Zaraz się okaże, że nas na jakieś PVP wrzuci, nie? Tak. Bo młotka myślała, że pirackie przygody to dobrze. No, tak samo jak przymierza. O, to na pewno będzie dobrze. Na pewno są przyjaźni. Na pewno. Jak przymierze, to chyba po naszej stronie. Siema kucharzowa, dobrze Cię widzieć. Wczoraj życzyłaś mi zajrzenia w siebie, a dzisiaj miałam prześwietlenie. I co, zdałaś? Wszystko na swoim miejscu? Miało nie być aż tak dosłownie, no ale Tak. no, takie życzenia od młotki. Siema, autosabotaż, dobrze Cię widzieć. O, doktor Morozow, swoją drogą dowiedziałam się, że mam subskrypcję. Dziękuję osobie, która Wiślecowa poderwała odbicie. mi legionistę. Ojej, ej, co tam się stało? Czemu ten statek płonie? Jak to Chodź, płonie? pieniążki, chodź, sprzedamy szybko. Bierzcie, co tam zostało i sprzedajcie. Nie wiem, co się dzieje w porcie, bo mnie jeszcze doczytuje, ale na pewno trzeba uratować pieniądze z płonącego statku. Najpierw pieniądze, później kobiety i dzieci. Chociaż Czy nie, ty tam najpierw grasz, pieniądze, skoro a jest potem syrena? facetów. Ej, co się stało tej Bo faceci syrenie? muszą Czemu ona zarabiać. w górę i tu? A widzisz, Jestem z dwie wami. minuty gry już pieniążki zarobiliśmy. Flameheart! Tak? Flameheart, a to wiecie co? Albo nie ma naszego statku. To był nasz No, statek. ale nagle weszliśmy i on zatonął. Jeszcze się palił. Tak. No to prawdopodobnie nas doczytywało, ktoś nam pomógł i. Ale to nie, bo jest bandera na piątym. To nie był nasz statek. Bierzemy banderę, opylimy. Au, A sy gryzą ale mnie. syrena jest nasza, słuchajcie, bo to nasza No syrena, bo właśnie. ma dymek. Ja Także. wiem, no ale bandera na piątym, no pani kochana. Chyba, że to jest po prostu jakiś cheat. Może nam z poprzedniej gry zostawiło statek i czekał tu na nas i coś zepsuł. Bandera zbieraczy złota na piątce. O! Pozdrawiamy bardzo serdecznie i sprzedamy tą banderę. Zanim zaczniemy przygody, morskie opowieści, idziemy sprzedać Czy nie banderę. mamy synowa, tylko nie mamy statku. Czekajcie, to ja zaraz po statek płynę. To jest jakiś. A, bo to jest moje mięso rekina. Siema, Luksiku, dobrze Cię widzieć. Ty mi powiedz, jak Ci poszło na tych Twoich egzaminach i nie tylko. Co ja robię? Nie wiem, co Ty To jest robisz. dobre pytanie. O nie, A, puszcza pierdy, bo tutaj jest syrena. Gopis! Nie, żeby tak na wizji. Ty myślisz, że jak wejdziesz pod wodę i puścisz bąka, to nie będzie widać? Czy jacuzzi robi? Hej, Dominisiak! Siemalenko! Co oplutet? Co oplutet? Alenka jak dzisiaj zdała? Proszę opowiedzieć. Bo Lenka dzisiaj się broniła. Proszę opowiedzieć, jak Lenka się obroniła dzisiaj. Au! Nie bij mnie, ty luju cholerny A tobie, jeden! ciebie to bije? Chyba nie, ale przeszkadzasz mi iść.
Przeszkadzasz mi iść. To jest dopiero oplute. Nie przeszkadzasz mi oddychać. Dobra, miśki, ja i do. Ale tu jest kul kolorowych. Patrz, ta skrzynka tutaj jest. Pilnujcie tych skrzynek. Pilnujcie tych skrzynek. Tutaj jest jeszcze na tym. Pilnujcie skrzynek, ja idę po statek. To jest Galeon's Grave. Dobra. Ja idę po statek, słuchajcie. O, proszę, zdałam na 4,5, no to gratulacje. No i fantastycznie. Jestem z ciebie bardzo dumna. Teraz jesteś mądrą Lenką. I Smoczy Dyr proponuje opić wszystkich w grze. Ja proponuję na koniec iść do tawerny i tak. Się... I wszyscy będziemy chwalić zdrowie Lenki. Za to, że teraz jest inżynierem czy magistrem? Licencjatę czy magistrem? Czy doktorem? Mnie się zdążyło tylko na licencjatę. Sorry, byłam zbyt leniwa. Ej, wyższe to wyższe. Ej, mam bardzo blisko do was, już po was płynę. Pilnujcie tych skrzyni, proszę je zakitrać gdzieś, nie? Dobra, to młotka pływa oraz płynie. Marynarz. Jeden, ja muszę pamiętać, że to ja dzisiaj steruję, nie? Żeby znowu nie było... O nie! Słuchaj, może jak jest sama na statku, to ogarnię. Zapomnij, że mnie nie ma i co? I pójdzie na dno. Lenka jest licencjatę. Jej, nie jestem sama. Hurra! Ej, wyższe to wyższe. Na uj drążyć temat, tak? Ja dzisiaj mam słodki głosik producent. Nie, ja dzisiaj mam niewyspany głosik. Poszłam spać o 5 rano. Nieprawda, Wisielcowa zawsze jest słodka, tylko boisz się tego przyznać. No, tęcza się ze mnie wylewa. O tak, każdym otworem Wisielcowa. Oj tak. Kucharzowa ma do ciebie pytanie, widzę. Takie to, długie pytanie. To mnie przeczytaj, bo muszę na morze patrzeć. Także czytam. Czytaj. Nie czytam, bo się przewinął czat. Proszę mnie tu wrócić. Do góry, do góry, do góry. Jak miałaś absurda, to on też warczał na szczotkę, bo mój strasznie czat mi przeskakuje i nie mogę przeczytać. Czesania nie lubi i na próbę kupiłam... Nie mogę przeczytać do końca. Żyjesz w moim świecie teraz, tylko... Wisielcowa. Patrzę, czy dobrze czyta. Proszę bardzo, czytaj, graj i czytaj. Proszę, Wisielcowa, rób. I kupiła szczotkę do czesania. O, tak, bo szczeka na szczotkę, więc taką rękawicę do czesania kupiła. I się pyta, czy absurd twój też szczekał na szczotkę i czy coś z tym uczyniłaś ewentualnie. To znaczy tak, absurd to był pies, który... Był tak łagodny i tak mu wszystko nie przeszkadzało, że jemu można było włożyć palca do gęby, palca do dupy, on się cieszył, nie? Także... nie, naprawdę, słuchajcie, byłam z nim u weterynarza, okazało się, że ma tam jakieś gruczoły do wyciśnięcia. Oczywiście w dupsku, żeby było jasne, więc pani weterynarz bez większego pitolenia założyła rękawiczkę i sruło palca w dupę, nie? A to nie upolizał, także wiecie, jakby... No, więc tutaj jakby ja nigdy nie miałam tego typu problemów z absurdem, bo absurd to był pies, któremu mogłam zrobić absolutnie wszystko i wszędzie i on miał tak ogromne zaufanie i był tak łagodny, że jemu nic nie przeszkadzało. Natomiast jeśli chodzi o samo czesanie, to jemu się szybko nudziło w trakcie czesania, bo cieszył się z tego, że dostaje uwagę, więc było, o uwaga, uwaga jak fajnie, ale czemu uwaga, uwaga jak fajnie, ty mnie głaszczesz i czeszesz zamiast mi rzucać piłkę, nie? Więc on się bardzo niecierpliwił w trakcie czesania, ale w żadnym wypadku nie warczał i nie robił żadnych takich jakichś wygibasów. I teraz kucharzowa pytanie, czy ty masz psa ze schroniska, który jest dopiero z tobą kilka tygodni i on się musi do ciebie przyzwyczaić i musi ci zacząć ufać? A trzeba pamiętać, że psy ze schroniska zazwyczaj mają zrytą psychę i cholera wie, co się z nimi działo, zanim trafiły do ciebie. Czy po prostu on tak zawsze miał, w sensie twój pies, że jest z tobą od szczeniaka i zawsze mu coś nie pasowało? Bo może być tak, że po prostu pies warczy na szczotkę, kiedy go głaszczesz czy tam czeszesz, dlatego że ma nadwrażliwą skórę. Ja tak miałam na przykład z kotem u mojej babci,
który nie dawał się głaskać, nie dawał się czesać, ale nie wynikało to z tego, że był jakiś turbo złośliwy i nienawidził ludzi, czy działa mu się jakaś krzywda, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie miał bardzo wrażliwą skórę, był jakiś tam nadwrażliwy. Ej, zaraz wpierdzielę się w tą wyspę, nie? Ale to nic. No to hamuj. Co hamuj? Żagle do góry. No już właśnie... widzę, jak parkuje na nas. No właśnie, zwijam, wiecie. No, dzień dobry. Zwijam, staram się, tylko że no, brakuje mi rąk trochę, nie? Czekaj, pomacham ci! Kotwice! Bio! Kalkulatorem wisielcowa, ucz się! Patrz, patrz jak ładnie zaparkowane! No. W ogóle zastanawiam się, po co my kradniemy te wszystkie rzeczy, skoro i tak pewnie do tej krainy złych, niedobrych, i tak nie będziemy mogli tego wziąć. Natomiast... lecimy to sprzedać no najpierw, tak, banderę, banderę najpierw sprzedajemy. Nie, absolutnie nie był rasowy, absolut był schniskowym kundlem. Prawdopodobnie było to pomieszanie jakiegoś teriera albo sznaucera z haskim. Coś w ten deseń. Tak, to trochę podejrzane, że pies się cieszył, aczkolwiek wiecie, mi to odpowiadało, że można było z nim zrobić wszystko. W końcu to pies młotki. O nie, wszyscy mówili, że będzie powtórka z Titanica. To jego mi nie przeczytałaś, mi się stała gadzie. Siema, Wujitsu, dobrze cię widzieć. A co ty? Proszę, Jezus. Jak tak w ogóle śmiesz ode mnie wymagać czytania i patrzenia jednym oczkiem? Co od Jezusa? Proszę uboskowić statek, a już boskujesz statek, dobrze? Tak. Boskujesz. Boskujesz. Kiedy wejdzie na kalkulatoret? O matko, nie wiem kiedy. Patrzcie, jak te wszystkie rzeczy szybko wchodzą. Jak zrobię. Jak zrobię, tak. To wtedy. Wtedy dodam. Kucharzowa odpisała na temat psa. Już nie czytam. Czytasz sama. O, już Foszek. Po prostu trzeba będzie włączyć sobie czat na telefonie. A gdzie masz włączone? Na laptopie? Mam na laptopie i się sam przewija. I mnie to wkurza. No niestety tak działają czaty w Twitchach. Jakby nie mogli zrobić... Ej! Wiecie co? Poszłam na dno. Znaczy poszłam na dno, bo mnie wypaliło z gry i trzymam ster. Fajnie, rozumiem, prawda? Że się kręcimy teraz. Tak. They see me rolling, the hating. Wisielcowa rozkręca tą karuzelę śmiechu. Tak. Najlepszy kapitan, nie? Ja nic nie słyszałam, że zaraz dziobem wywalimy. O, dobra. Jezus, Jezus, ratuj sytuację. Już Jezus, ratuję, ratuję. Save me, Jesus, save me. Przepraszam bardzo, jak było poblesowane. Dobrze było poblesowane. Już, proszę bardzo, pięknie zrobione. O, mamy tą banderę? Przynieśliśmy ją na statek? Czy nie? Chyba nie. Pojedź. Dobra, to idź. Ja pilnuję statku, żeby dobrze pływał. Kucharzowa proponuje, dała psu trochę czasu. Proponuję, żebyś dała psu trochę czasu i zaczynała go najpierw delikatnie głaskać, w ogóle przyzwyczajała do kontaktu z człowiekiem, z jego dłonią i że dłoń jest bezpieczna. Bo psy z odzysku na przykład mają traumę w związku z głaskaniem, w ogóle z dłonią, tylko i wyłącznie dlatego, że poprzedni opiekun ich tą ręką lał najzwyczajniej w świecie. Albo właśnie przedmiotem ich jakimś lał, bo na przykład szczotka mu się źle kojarzy. Daj mu trochę czasu. Staraj się go delikatnie czesać tam, gdzie lubi, na razie, tam gdzieś tam, nie wiem, pod brodą, za uchem czy coś, ale w sposób delikatny, nie żeby go rozczesać, tylko żeby go w ogóle przyzwyczaić do tego, że ty go tym dotykasz i że to jest dobre i bezpieczne i że tam się nic złego nie dzieje, ale daj mu czas, tak, to po prostu on musi ci zaufać, a jeżeli był lany i głodzony i cholera wie co jeszcze, to może to takie nabieranie tego zaufania trochę potrwać, no. Siema Gamer Jacob. Wisielcowa ma tą flagę, czy nie ma? Niesie, nie niesie. Ja przyniosłem tę flagę. Gdzie jest? Pokaż. Ja niosę skrzynki magazynowe. Pokaż tu. Rzeczywiście, ale będziemy mieli do opitolenia. Idę zaznaczyć Reaper's Hideout. Wisielcowa, czy ty nosisz te skrzynki? Nosisz, dobrze, to ja też to. Noszę. No, długopis gentleman, nie? Wisielcowa, nosisz skrzynki?
No, wypchała się do przodu, no to co się będę odzywał, jak chcę, to niech idzie. No dobrze, ja przecież nic nie mówię, ja tylko mówię długopis gentleman. Jestem silną i niezależną kobietą. Dokładnie. Ej, Wisielcowa, tylko dlatego, że dużo chlejesz, nie czyni się to silną, niezależną kobietą. O nie, motka za sterem, znowu się kręci statek. No bo ustawiam kurs. Kurs ustawiam. Tu. Tak się tu umrzemy. Tu jest kurs w tę stronę. Co umrzemy? Ty mi się trzeba mieć sterować. Wczoraj też kurs ustawiłaś. Dokładnie. Ale wczoraj zapomniałam, że ustawiłam, a teraz pamiętam. Widzę statek graczowy. Palimy jest stąd to... wroty. Stoi na wyspie, ale na kotwicy stoi. To może jeszcze... A to nie, to może najpierw sprzedajmy, nie? Zanim nas ktoś okradnie. Tak, tak. Mhm. Dobra, to Wisielcowa jeszcze trochę na zachód możesz obrócić i jesteśmy idealnie ustawieni. Mhm. Czy zrobię kiedyś Dead by Daylight z Gugą, Wojtkiem i Tomkiem? Jeżeli będą na tyle uprzejmi, że mnie zaproszą, powiedzą, chodź młotka, pogramy, nie będziemy na ciebie źli, że przegraliśmy znowu, to... to jak najbardziej. Chętnie ich odwiedzę i spędzę z nimi w Dead by Daylight dwie rundki, nie więcej. Bo ja nie umiem grać w tę grę i ta gra mnie frustruje, jak zagram w nią więcej niż dwa razy. Ten, tego, co tu było? A, tak, królik ci dziękuję za bleta. O, i proszę bardzo. Udało. No, króliczku, fantastycznie się wszystko udało, bo sobie świetnie radzisz i fantastycznie grasz nad czymś tam. Siema, Maxi Kojot, dobrze ci wiedziało się. Nie pamiętam, na czym królik gra. Nawet nie wiem, czy mi napisał. Może się teraz pochwalić. Ale cieszę się, że koncert się udał. Fala na czacie dla królika, że dał radę. Czyli jest problem ze szczotką, ale kupowałaś na przykład taką rękawicę? O, na klarnecie, jak ładnie. W sensie, że zakładasz rękawiczkę na rękę i tą rękawiczką czeszesz, bo to może być też kwestia tego, że ma nadwrażliwą skórę i po prostu czymkolwiek go tam nie drapniesz, to jego to boli, czy mu przeszkadza. Młotka doktor, kurde, Dolittle, nie? To co, płyniemy opylić? Płyniemy. 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 To żagle w dół! Tak. Ups, sorry, Wisielcowa troszkę za mocno poniosło mnie. Rozentuzjazmowałam się. Rozentuzjazmowałam się i za mocno spuściłam gacie i wyszło jak zawsze, nie? Motka to z gaci to nawet spadochron zrobiła. No jak? Myślę, że w trójkę byśmy mogli na nim lecieć, nie? Na razie, kucharzowa, bądź dzielna. Przytul piesa i na pewno dacie radę. To jest kwestia czasu, zobaczysz. Bardziej ci zaufa i będzie dobrze. No chyba, że jest to kwestia nadwrażliwej skóry, no to wtedy niewiele zrobisz z tym czesaniem. To żeś pocieszyło. Wisielcowa, skręcasz? Nie. Wisielcowa zapomniała, że tym razem ona prowadzi. Nie, Wisielcowa, nie krępuj się. W ogóle nie musisz w ogóle trzymać tego steru, wiesz? Nie no, patrz jakie kalkulatory. Po prostu patrzyła, czy jesteśmy czujni, nie? Da, tam Wisielcowa próbowała nas wkręcić. Od początku wiedziała, że będzie dobrze. No da. Wcale nie tak, że patrzyłam w telefon. Pamiętajcie, prowadzisz, nie pisz. Tak. Siema Beata, dobrze cię widzieć. Wiem, że miało dzisiaj nie być live'a, ale jest. Postanowiliśmy, że będzie taki chilloutowy z Sea of Thieves. Idziemy zrobić jedną przygodę, jedną, tą drugą. Trzeba rozkręcić ten poniedziałek. Tak jest. Siema, oj, puszko. Tak. Ja już rozkręciłam tam w porcie, to żeście się ze mnie śmiali. Sandy, jak to nie wolno śmiać się z młotki? To będziemy z ciebie. Mogę? Sandy! Dobrze, o, ciśniemy po Sandy, nie? Siema, Black Widow. Czekajcie, wyciągnę swoją papugę. Wyciągnij, ale długopis, mieliśmy się śmiać z Sandy, a nie miałeś nam ptaka swojego pokazywać. O nie, czekaj, ja nie mam papugi, nie kupiłem. Jak to nie kupiłeś papugi? A psa z kluczami kupiłeś? Nie kupiłeś. Co? Psa z kluczami. Nie kupiłem. No to jak? No to będziemy w porcie po przygodę. No to będziemy kupisz. W porcie to. Ja proponuję, kupuję. Żebyś kupił papugę i nazwał ją Sandy, nie? Sandaryna. A jero, jak to tak śmiesznie ze mnie śmiać?
Dzisiaj ja są kij w dupie. Poniedziałek kij w dupie. Jak śmiesz się ze mnie śmiać? Nie wolno się śmiać z Łotki, nie? Producent, dobrze, że nie ma korków na wodach. No. Chciałbym to zobaczyć. Hacker 1, 2, 3, 5, znaczy 0, 5. Pa, bo siostra rodzi i muszę być. Powodzenia, hacker! Trzymamy kciuki za siostrę, niech oddycha i wyciska. I życzymy zdrowego kebaba. Znaczy, w sensie dziecka, tak. Pysznej krewetki. Niech będzie zdrowe i dzielne. 10 na 10 ma być, pamiętaj. Matka to Dominisiak na... pisze jeszcze do ciebie podziękowania za blesa. Nie czytam za dużo tekstów. Przepraszam. Steruj. Wszystko kalkulatorem. Wisielcowa, ja witam w moim świecie, nie? Młotka, czemu nie czytasz czatu? Czemu mnie nie widzisz na czacie? Czytaj, Wisielcowa, widź siebie na czacie. Teraz proszę, Wisielcowa, pisze na czacie, Młotka, zapisz. I teraz Wisielcowa czyta na czacie, że Młotka, zapisz. Proszę, rób. Napiszę sobie i przeczytam, poczekaj. Zapisz sobie i przeczytaj. Ale graj w międzyczasie, patrz, gdzie płyniesz. Ej, Flameheart jest. No jest. Moje tak serduszko, moje serduszko płonie. Zapisz. Siema, niebezpieczku. Dominisiak, ja też dziękuję za wczorajszego blesa, żebym wyzdrowiała szybciej. Zdrowa może jakoś super nie jestem, bo dentysta mi dzisiaj powiedział, że tego zęba muszę mieć chirurgicznie usuwanego, ale za to prawie nie boli. Prawie nie boli, cieszy mnie najbardziej tutaj. Ale i tak jeszcze z innym dentystą skonsultuję. Trzymamy kciuki za twojego zęba, ale pamiętaj, jeżeli coś jest zepsute i nie do uratowania, to nie ma co tego trzymać. Wstawimy ci ładnego takiego ze złota albo z diamentu i będzie dobrze. Siema, Kejtias, dobrze cię widzieć. Ja tak miło o tobie mówię i cię bronię, a ty się śmiejesz ze mnie. No i jak, Sandy? No, wszystko się zgadza. Zawsze. O, proszę, Forwyn, to ja poproszę Blesa, żeby mi kazucha w Genshinie wydropił. Forwyn, mocą nadaną mi przez samą siebie, w imię światła i miłości, niczym czarodziejka z księżyca, zaklinam kazucha w Genshinie, żeby ci wydropił. Niech tak się stanie i tak też jest. Proszę bardzo, Forwyn, daj znać, jak wydropi. Będziemy mieć polewkę do końca dzisiejszego dnia. Ja tam już widzę taki komentarz jeden pewien. No. O, proszę, Kejtias, ja mam sot papuszka o imieniu Sandy i bez niej pływam. A, bez niej nie pływam. No proszę, Kejtias. Czyli teraz wszyscy nazywają w socie swoją papugę Sandy. Ja mam pomysł. Wszyscy, którzy grają w sota, robimy hashtag uwolnić Sandy i każdy, który gra w sota, kupuje papugę i nazywa ją Sandaryna. Każdy! No, no i też dziękował za blesa. Mam nadzieję, że dobrze podziałał. Tak, i bez niej nie pływam. I proszę zawsze pływać z Sandaryną. W ten sposób będziemy się wszyscy rozpoznawać. Wszystkie trolle będą się na morzach sota rozpoznawać, bo ktoś będzie miał papugę Sandarynę, nie? O, to nie, spoko, spoko, to nasi, to trolle, to nie lejemy, nie? Mają papugę Sandarynę, to tak normalnie przepustka teraz, jest. Teraz nie będą Alliance wystawiać, tylko taką papugę na przód. Tak. O, siema, burzowe kocie, dobrze cię widzieć. Dokładnie, papuszki sandaryńskie. Były piksele sandaryńskie, teraz będą papuszki sandaryńskie. Ktoś w ogóle patrzy, czy my dobrze płyniemy? Cały czas zerkam. A, cała na zachód, pani kapitan. Prosto w burzę, tak? Tak, prosto w burzę. W ogóle, panie, patrz, burzowe kocie, zlaliśmy tych poszukiwaczy złota i mamy ich banderę na piątym, idziemy sprzedać. Dokładnie tak. Pominęło cię to. Gdzie ta bandera? Patrz, ile żeśmy skroili z nich w ogóle rzeczy. Z tych poszukiwaczy. O, widzisz? Patrz. Patrz, jak ich zbiliśmy strasznie. Autosabotaż jeszcze prosi o blesa. Autosabotażu, ja tobie specjalnego blesa. Jakiego tylko pragniesz.
Żeby mi się kebab nie wykluł przedwcześnie. Not like this. O matko! Autosabotaż, czy jest coś, o czym nie wiem? Czy coś mnie ominęło, autosabotaż? Ja oddycham, bo ja jestem w ciężkim szoku. What? Jak? Kiedy? Skąd? Znaczy, ja wiem, skąd się biorą dzieci, jakby nie musi się tego tłumaczyć, nie? Ale... I czemu ja nie wiedziałam? Czemu nie zanotowałam? Autosabotaż, trzymam kciuki. I robi ci pleca na mocy nadanej mi przez samą siebie. Rzucam ci błogosławieństwo, ażeby kebab się wypiekł na czas i wyszedł w dokładnie idealnym dla siebie momencie, żeby był zdrowy i silny. I dzisiaj odbierasz maila ode mnie, pamiętaj. I oczywiście gratulujemy. O proszę, i Katie ma też na cześć Sandy papuzi statek. Czyli wszystko papuzie ma. Tak zgapiła od sandaryny, nie? Spapugowała. Producent mi Conan ledwo chodzi, a to w ogóle Conan tego ostatnio wszystkim ledwo chodzi. Ale może kiedyś za 100 lat zrobią patcha i będzie działał. Słucham cię długopisów, bo ci weszłam w słowo. Mi się śmiać, co jest Irka, bo napisał, że dzieci pochodzą z kapusty. Zostawiam wam na chwilę ster. Przepraszam, że was w ogóle gdzieś posiałam w morze, nie wiadomo gdzie, znaczy po lewo mam wyspę. Jest gdzieś. Muszę na momencik odejść od komputera. Zaraz wrócę. Momencik. Wisielcowej, której baśń dzieje się! Ty czekaj, bo to jest ta wyspa tu po lewej, nie? Tak, to jest ta tu po lewej. Nie wymawiaj tu po lew, bo zaraz bana dostaniemy, nie? Przynajmniej będziesz wiedziała przez co. Tak, o matko, zagapiłam się, długopis rzucaj, kotwice! O Boże, czekaj! Rzucaj, kotwice! Wyhamuję. Już. Idealnie, jeszcze. To była najbardziej elokwentna rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Tak, to było to. Siema, Kamisa, dobrze ci widzieć. Ale słuchaj, tam się jeszcze coś świeci na wyspie. Dodatkowe pieniążki. Ja biegnę z tą banderą, nie? Lejca nie ma, ktoś dojedzie. A ty tam ogarnij stateczek. Ja ogarnę statek. No. Mhm. A ja idę sprzedać. Ale z nas są piraty, tam się co tam się... A tu butelka się świeci. Nie bierzemy questów. To butelki stąd. Nie chcemy. Mroczna muzyka jest. O, mroczny panie, przyjmij proszę tę banderę. A, 10 klocków. Wszystkie nasze. Siema, Guga, dobrze ci widzieć. Ja dostałam, o, zbadaj szkic. Jaki masz poziom u nich? A nie wiem, nie popatrzyłam, zaraz zerknę. Ja mam 16. Ja chyba coś koło 20, ale nie jestem pewna. Już szukam. Już patrzę, tylko ucieknę na statek. Żebyście mnie tu nie zostawili, jak trzeba będzie spinkalać. Ci się jakąś szalupę rzucić, coś. I pozdrawiamy długopisika bardzo serdecznie, który podarował odznakę dzielnego legionisty dla Gugi. Ja ci, długopis, dziękuję za wsparcie, proszę się wypowiedzieć. Ja czekałem na ten moment, aż przyjdzie. Nie wiem, myślałam, że powiesz, ach, proszę bardzo, młociu, kocham cię, buźki bezoski, a ty tak... Wiesz, że ja cię kocham zawsze. Teraz jak już wymusiłam, to se wsać, nie? Dziękuję ci, długopis, za sposób. Dziękuję i dziękujemy Gudze i Marce za wsparcie. No i oczywiście platynowa lama. Znaczy platynowa lama dla Gugi, a dla długopisa zrobimy deal do seksmasterki, nie? Ja poproszę Krystala, właśnie miałem mówić. O no, proszę bardzo. O, tak czy inaczej, jeszcze chciałam powiedzieć, że Kamisa Uzyra, bardzo dobrze cię znowu widzieć. Cieszę się, że do nas powróciłaś, producent. Myślę, że SOT ci pójdzie, tylko musisz mieć Windowsa 10, żeby go odpalić, bo inaczej może nie dać rady. Ale jak ci działał Conan, to ci SOT pójdzie na pewno.
O, Jelonek, Jelonek, jak tam odebrane maturki? Proszę się pochwalić. To ja przebiegnę jeszcze zobaczyć, czy coś jest na wyspie. Dobra, a ja pilnuję statku. Mhm. Najodpowiedzialniejsze zadanie. To tylko wtedy na pociągnie gaz, nie znów pójdę. Cicho, Kuka, jestem inkoguto tutaj. To no. Nie ja. Ale taki po prostu jak taki prawdziwy rasowy stalker, nie? Wyczaił ledwo Gugę na czacie i już tam. Próbuję ją przekupić. No ładnie długopis, ładnie. Ja wszystkich przekupię. Przekupiłam, przepraszam bardzo za... Proszę bardzo. Za zniknięcie. Znaczy nikt się nie gniewa, nic się nie przejmuje, nikt się nie gniewa. Tak, już. Dobrze, działa wszystko. A ja tutaj nie mogę zwierzątek kupić? Nie możesz. Damn it. Dobra. Powiedziałbym bardzo brzydkie słowo. Pożałuję cię. Umrzysz w cierpieniu. Długopisik, papa. Czekaj, czekaj. Zobaczymy potem. Ja was pojadę, nie? Nawet mi to nie wracajcie. Siedzimy na skałę, płyniemy. Aha. To skręcaj w prawo. No Majty tak obniżył znowu. Ja, bo się rozentuzjazmowałam i znowu Majty opadła, bo długopis przyszedł. Tak, siema, jestem. Siema, długopis. Jest to ci mam do powiedzenia? Na wierzchu. Pokaż. To tyle, o. O, jeszcze pierda trzeba tu podpisić. Nie możesz pocałować. Zepałem. Dobrze, patronus na czacie dla długopisika, słuchajcie. Smoczy ty żyje. Zaprasza mnie na kielona winiacza. Będziemy pić na koniec tej naszej przygody, bo będziemy tak opijać licencjata Lenki, będziemy opijać świetnie zdaną maturę, super odebrane wyniki i tak dalej. Będziemy wszystko dzisiaj opijać. W poniedziałek trzeba się napić. Dokładnie. Trzeba dobrze zacząć tydzień. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że producent ma jakiegoś dziwnego Windowsa 10, bo ma bez samorestartów. Skrakowanego ma jakiegoś. Jak to jest możliwe? Halo? No właśnie. Spiracił. My płyniemy do jakiejś konkretnej przystani? Nie. Płyniemy? To NE Wisielcowa. NE, poproszę. A ten tam no, kusi ten. Chodźmy mu wklepać. Mamy tyle kul. Idziemy mu wklepać? Długopis. Komu Flameheart? Tak. Jedziemy. Znaczy płyniemy. Jedziemy. Ej, mieliśmy przygodę robić, nie? Ale ten Flameheart jest zbyt uśmiechnięty, zbyt radosny. To w takim razie nie do przystani. Tak, trzeba nie. Wykorzystać, że jest, czy jest. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że jak myśmy z Wisielcową skończyły Game Jama, to zaraz po skończeniu Game Jama, jeżeli się wyspały, to żeby zresetować mózg i doprowadzić się do stanu jakiegokolwiek, grałyśmy przez tydzień w SOTA codziennie. Dobra, nie przez tydzień, przez 4 dni tak plus minus. 12-16 godzin dziennie. Tak. I codziennie biłyśmy Flameheart'a i nasz rekord to są 4 Flameheart'y z rzędu. Bo pokonywałyśmy Flameheart'a, nie było już ludzi na serwerze, więc nas przerzucało na inny serwer, o którym był Flameheart, więc znowu byliśmy Flameheart'a i nasz rekord to 4 Flameheart'ów i skopałybyśmy 5, gdyby nie to, że jak płynęłyśmy do 5, to nas przerzuciło na serwer, na którym już nie było Flameheart'a i stwierdziłyśmy, dobra, jest 5 rano, trzeba iść spać. O, widać, to życia nie ma. Dokładnie, tak. I rachunki za prąd, ale dokładnie to samo Wisielcowa powiedziała, że ją babcia za rachunki za prąd wydziedziczy. Bo najpierw żeśmy crunchowały na tym, na Game Jamie, tak? A potem żeśmy crunchowały na Flameheart'cie, jak jakieś po prostu powalone. Ale trzeba było tego Game Jama tak odreagować, że po prostu myśmy wstawały rano, to co? Socik? Socik. I żeśmy Flameheart'y biły, nie? Jak nie było Flameheart'a, to skutki widmo.
Tak było. Ale to jest okropne uczucie, jak się tak to widmo statki robi po tym, po Flameheart, że tak mało się z nich dostaje. No, są takie biedne w porównaniu do Flameheart. Ale i tak Flameheart'a zmienili i już nie jest taki epiczny, jak był wcześniej. O tak? Potwierdzam. Tak, teraz mu się fale powtarzają, jest... statki krążą wokoło, potem wychodzą te admiralskie statki i potem jest powtórka z rozrywki, czyli krążą wokoło i znowu admiralskie. Flameheart nie wychodzi, dupy nie rusza. Ojej. Ale to chyba dlatego, że zabiłyśmy go zbyt wiele razy, on się nas po prostu już boi, nie? On ma traumę. O, Sandy, mówisz, że długopis, obiecałeś jej syrena jakiegoś. Co, co tam się zaszło? Sandy, idź spać. Producencie, ja wiem, że masz DLC do Windowsa. Ja nie dokupiłam i widzisz, co się dzieje. Microsoft zaczyna być EA Games, te sprawy. Producent, proszę cię, ja to już na pamięć pamiętam. Na pamięć pamiętasz? Na pamięć pamiętam, dokładnie tak. Producencie, w ogóle teraz zauważyłam, że jest promocja chyba na Steamie na SOTA, tylko nie wiem na ile jest przeceniony. A tak w ogóle to zdaje się, że znowu Season Pass do Xbox Live, czy jak to się tam nazywa. No ten taki normalny Xbox, co masz go w Windowsie. Znowu kosztuje chyba 4 zł za 3 miesiące i tam też będziesz miał SOTA. Nie, już nie ma tej promocji 3-miesięcznej, teraz jest 1-miesięczna. Wcześniej były 3 miesiące, a teraz już jest tylko 1 miesiąc za 4 zł, ale nie wiem, czy wszyscy mogą z tego skorzystać. Łajba na pławej bułcie! Tylko nie widzę jaka, bo mi fala zasłania teraz. W tym momencie akurat. O, jest tam. Na prawej? Tak, 95,80, co tak drogo? A, bo tylko 33%, no tak, bo ja kupowałam, tak tam było chyba 50 czy 70% przeceny. Ale to ja ten, szkieletowy, darmo. Panie kapitanie, szkieletowy. Tak, szkieletowy. Jest promka za 90, się zastanawiam. Producent, a może po prostu rzeczywiście kup sobie tego Season Passa za 4 zł na miesiąc, pograj miesiąc, zobacz, czy ci się w ogóle gra podoba i czy się w niej dobrze bawisz. I czy masz z kim grać przede wszystkim. Tak. W sumie jak masz z kim grać, to jest najlepsze wyjście, ale jak będziesz sam grał, to musisz na pewno lepiej zobaczyć, czy się chce, bo wiadomo, jak jacy ludzie tutaj grają. No ja jak włączyłam grę po raz pierwszy sama, to 4 minuty później już byłam na dnie, także hej. No. Zresztą ja też jak grałam sama, to było, jeszcze z portu nie wypłynęłam, już było całowanie się z rybkami, także jakby, no. Morozow, trzymam kciuki za to, żeby ci się udało kupić lalkę do twojej kolekcji, dobrze widzę, tak. I zrób zdjęcie, jak już kupisz. Pokaż, jakie lalki zbierasz, trzymamy kciuki. Ej, nic nie widzę. Na razie, no ale jest Kojot. O, Carson przyszła. Witamy, Carson, bardzo serdecznie. Dawno ci tu nie było. Gdzie byłaś, jak ci nie było? Przyznaj się. Dostałam level. Dostałam level, zostanie na pokładzie, nie? Ty też, ale Flameheart'a wcięło. Ej, ukradli nam Flameheart'a. Nie wiem, czy to przez mgłę, bo nic nie widać w tej mgle, czy... On wziął i zniknął. Nie, jest. Jest? Jest, już się świeci. Już ma oczy, dobra. Już ma oczy? Już ma oczy i rogi. Dobra, jest okej. Okay. Myślałam, że ktoś nam ukradł Flameheart'a. Flameheart jest nasz. Słuchajcie, jak ktoś go bije, to najpierw bijemy tego, kto bije Flameheart'a, a potem odbieramy Flameheart'a. Nikt prócz nas nie będzie lał naszego Flameheart'a. Ej, tych kul nie ma jakoś super dużo, chciałam powiedzieć, ale to nic. No właśnie chciałem zobaczyć, ile mamy kul. No, 3 kule. 19. No. Nice. 64, jak tu widzę? Gdzie? A, no dobra. No w tej magazynówce ostatniej. Zatrzymujemy się? Możemy się zatrzymać. Pieniążki? O, z wszystkich rzeczy, Wisielcowa! Z wszystkich rzeczy! Dlaczego to nie wybuchło? No bo to randomowo wybucha tylko. Tak, chyba ma 20% szans, czy nie da się? W burbiszkach byłam! O matko, gdzie są burbiszki i czy ci się podobało? Siema, Jake Lowe, dobrze ci widzieć.
I co mi z burbiszków przywiozłaś, przyznaj się. Siema, Treasure Hunter. Dobrze ci widzieć. Nie wiem, czy Wisielcowa zauważyłaś, ale producent ci sugeruje, że się odbiłaś od dna. Nie, jestem na dnie dalej. Dobrze. Dobrze, że nie od drewna, bo już się z patronusem została. O nie! Wtedy byśmy grali w fazmofobię, nie? Wisielcowa od dna. Od drewna odbijała. Siema, ja myślę, tak, że Wisielcowej trzeba kupić fazmofobię i tak uważam. Wejść z nią. Już się robi. Tak. Siema, Iwonciupek, dobrze cię widzieć. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Przyznaj się. Tutaj widzę, że padło pytanie, że się podobno postacie z Piratów z Karaibów pojawiły, a to nie tak. To są opowieści, gdzie Jack Sparrow się po prostu pojawia jako jedna z postaci, ale nie jest grywalny. Tak, po prostu pojawia się też Davy Jones i jeszcze jedna postać, ale to nie będę spoilerować. Gamerczeko? Tak, tak, na pewno tak jest. Ja się na to popatrzyłam. Patrzcie, Flameheart się cieszy na nasz przyjazd tutaj. Jak się uśmiecha pięknie. Tak, już widać duszka w ogóle jednego. Już nam wysłała, tam jest tylko jeden. Mhm. A gdzie jest reszta załogi Flameharta? Może to jest niedokończony jakiś? Co dowała? Ja nie wiem, Motka, co ty za tryb włączyłaś? Statek nam zatonął od razu, ja nie wiem. Co tu się dzieje, odczynia? No jeden jest, nie jeden, nie nic. Ukradli. GTA Sea of Thieves Edition. Podwędzili statki, słuchajcie. Nima, nie dowieźli. Gugopis! O, rusza się. O, proszę. Dzień dobry. Tutaj Irek spoileruje, że aż 6 postaci z filmów się pojawia. Dom, dom, dom. Siema, Susan, dobrze cię widzieć. Dawno cię z nami nie było. Tutaj ja nie wiem, co takie oszukane. Czaty proszą, żeby długopis śpiewał szanty. Też długopis. Nie, ja nie umiem śpiewać. Tak jak my byśmy potrafiły, słuchaj. Ja mogę zagrać. O, Carson świętuje. O co świętuje Carson, proszę powiedzieć? Że nie musi wieść swojej kobyły na operację. Ale przez kobyłę rozumiesz swoje dupsko, czy masz konia? Chciałabym to doprecyzować, Carson. O, ryty. A może o samochód chodzi na przykład? Cię słychać. Tutaj widzę, że Treasure Hunter... Chodzi o konia! Tak, ten się kończy, żona! Tak, widzę, że Treasure Hunter podobny tryb myślenia. Nie wiedziałam, że masz konia. Carson, wyślij foteczki na maila. Mloteczka i ty małpa gmail.com. Ja uwielbiam koniki. Jakkolwiek by to nie brzmiało źle w tym momencie, nie? Ale ja naprawdę kocham koniki. Kiedyś nawet jeździłam. Biedne konie. Ja się chcę dowiedzieć, co studiuje Hasso-san, że ciężki semestr na uczelni, ale zostały jeszcze tylko 2. Pewnie jakąś socjologię, to zawsze jest trudne, bo trzeba siedzieć z innymi, nie? Informatyka, no proszę, to jednak nie socjologia, to przeciwieństwo. Tak. A może właśnie dlatego, bo poszedł na informatykę, żeby nie siedzieć z ludźmi? Poszedł, a nagle ludzie na wykładach. O, smoczy dermek całą kolekcję My Little Pony. Mnie jakoś My Little Pony ominęło. My Little Pony, My Little Pony. I co to ma być? Zawiodłem się. Jeden statek, jeszcze uciekł. Wisielcowa, którym kucykiem byłaś w My Little Pony? To co pytanie mi zadałaś? No, to powiedz. Ja tam wiem tylko tyle, że był taki jeden, co był niebieski i miał tęczę w grzywie i w ogonie. Tak, to była Rainbow
Też, jak dobrze pamiętam, ale nie byłam żadnym kucykiem. O nie! Jak się ogląda bajkę, to zawsze się jest jakimś kucykiem. Nie! Tak samo jak się oglądało H2O, to którą syrenką byłaś? Znaczy ja nie oglądałam, nie byłam. Nie byłam syrenką, bo nie oglądałam tego. No właśnie, tego. Ja też nie. O jest, ja patrzcie, nie. Tam się schował. Tam ale to już taki zepsuty, taki tylko jeden z... Zwinę ci żagle, żeby ci łatwiej było skręcić. Jeszcze patrz, jak się schował pod wyspą, nie? Żeby się nie... Dokładnie. Tam. Te skałki, co bym wbiła się i... Co to za statek tam jest dalej? Ja tam widzę na tylko... Na wyspie jest statek. Ja może chyba. To jest... Ale a tam było dalej widmo widać jakieś. Też, tutaj też od dali widmo. Producent, gratowy? Nie będę śpiewała Baby Shark. Nie umiem. Jak mi się trzeba pójdzie na dno, to będzie śpiewała, nie? No właśnie, idziemy. Na razie zaparkowaliśmy na mieliźnie. Pani kochana, jedna dziura tylko. No, bo jedna to się nie liczy, to prawie jakby nie było. I teraz wszyscy będą mi się pytali, a którym ten byłaś, a którym ten byłaś? Niczym nie byłam! Dziękuję, Carson, z rozkoszą obejrzę. Nie, to źle brzmi, że będę patrzeć na zdjęcia koni z rozkoszą, nie? To jakby... Nie miałbyś nic w tą stronę. A zapraszam na prawą burtę. Dobrze. Tutaj doktor Morozow coś napisała więcej o syrenkach. Ale to zaraz, bo prawa burta. Teraz akcja. Jest akcja. To Morozow, co do syrenek H2O, ciekawie jest zobaczyć po maratonie tych normalnych, a nie siarkowych. Zdjęcie aktorek z tego serialu totalnie splanych, zjaranych i z bąką w łapie. Ja obawiam się, że nie byłabym w stanie nawet jednego odcinka zobaczyć tych syrenek. Ja nawet tych siarowych nie byłam w stanie strawić. Pokonane! Porobione! Duszki! Wygrane! Duszki! Pieniążki! Pieniążki! Przelcowa! Pieniążki! Kręcam, skręcam! Dobra, sucho pod pokładem. Pieniążki! No właśnie widać, jak rządzisz. Kolejny raz ci klepałam tyłek. Moje armie to mój legion! Patrzcie, od razu się światło zmieniło, nie? Oni chcą nam pieprzyć. Ja tam się nie przejmuję, myślę, co go straszą, wiesz, takie. Nie ruszam, że tam są większe skrzynie, takie bardziejsze jakieś. No, bierzemy pieniążki. Mogliśmy chcieć sobie jakąś flagę wciągnąć. Mieliśmy troszeczkę przygodę. No to mamy przygodę. Ej, no bo kurde, sprowokował nas, tak? Sprowokował nas jak te wszystkie kobiety, co ubierają zbyt krótkie spódniczki. O tak. Po prostu stał i świecił bezczelny. Dokładnie. To nie jest nasza wina, że on nas sprowokował. Ale dostaniemy? Dupa tam, dostaniemy jak prezent na święta. Czekaj, to ja postrzelam do niego chociaż, nie? No. Zadnijcie, kto nie ma kul? Kto nie ma co? Kurpeku. Okej, okay. Ja wiem, co zerknij pod pokład, proszę. Właśnie idę. O, cholera. Czy potrzebujesz pomocy? I ogarnę. Bo my tutaj mamy ważną rzecz do zrobienia, więc trzeba wyciągnąć skarby z wody. Jeszcze szkielety przypłynęły, patrz. No dobrze. Tak miało być, popatrz, wezmę. Znowu poszły jakieś epiczne przygody w ruch. Nie. Tak, wydało się. Co jest? Długopis? Chwila, bo ja muszę gdzieś znaleźć kule jakieś. Masz kule we kół? Bo można długo wpierdolić, tak? To strzelaj do niego. Au, biją mnie. Sielcowa, nic ci nie jest. Wszystko pod kontrolą jest. Pod pokładem. Tak. Czy myśmy wszystko wyłowili, długopisiku? Nie, tam coś świeci, jeszcze jedna rzecz. No właśnie tam się coś świeci, tylko mnie gdzie... Ej, tu jest... Upadłem. Co? Gdzie jesteś, długopis? Już płynę, już wchodzę na statek. A, bo ja usłyszałam, padłem. Szukam tego, co tam się świeci. Pomóżcie mi baketować, proszę. Idę. Idę.
O, czy pani. No bo łasnęłam dziurki. Wiecie co, muszę odpłynąć. Tak. Odpływamy. Damy radę. Dobra, to ja idę już zalepiać, bo się cała odpływa. Mi się coś zbadziło i tak gra mi się dziwnie wyświetla, to chyba przez tą mgłę. Tak. Ja też tak mam. Mgła jest tak jakoś dziwnie. I patrzcie, nie znajdziemy tego, co nam się świeci. Siema, Misiek, dobrze cię widzieć. Mam nadzieję, że odsłuchałeś swoje życzenia urodzinowe, które wczoraj ci składałam. Smoczy dyr, żadnych zniczy, dam radę. Damy radę, proszę cię, smoczy dyr, myśmy już z takich opresji wychodzili. O tak, już na wyspie kiedyś parkowaliśmy. Żeby to raz. Tak. Czy młoteczka grała w rafta? Grałam i to nawet z długopisem i z wisielcową i z sandarynką i Tobim. I Szajerka chyba też z nami grała wtedy, nie? Nie, Szajera nie grała. Nie grała. Za to się musi zawsze wyłamać. Nie, ja bym się mówiła trochę. Żaden Titanic. O, dzień dobry, Stasiu. Spróbujcie szy... Flogierza, dobrze widzę, bo mi przewinęło chwila. Folgierza go. Co to jest folgierz? Proszę mi opowiedzieć, mądrzy ludzie, co to jest folgierz? Bo ja nie wiem. Podobno działało to w Assassin's Creed. Czy można gdzieś zobaczyć zapisy w raft? Nie, myśmy grali prywatnie w rafcika. I miałam z Mironem pograć w rafcika kiedyś, bo tam zaczęliśmy nawet na którymś lewie, ale żeśmy tam ostatecznie nie mieli czasu, żeby pograć w rafta z Mironem. Potwierdzam. No ale właśnie, rafcik nieskończony. No. Tak, teraz dodali chyba jakieś meble czy coś? Można chodzić i szukać przepisów. Skąd jest ta woda? Przecież ja już tam... No właśnie, to jest ta dziura śmierci tutaj. Nie, to nie jest dziura śmierci. Tu jest, patrz! Mam ją, Francę. Ja pierdzielę. Jedź tam, bić szkielety. Ja już ogarnęłam. A ty już nawet jesteś na górze i bijesz. Folgierz to takie działko, które... inaczej, to jest działko relingowe. Cokolwiek to jest. Tak. Tak, działko relingowe, nie? W momencie, gdy nie wiem, czym jest folgierz, wiem na pewno, czym jest bycie relingowym. Albo reling, albo nie wiem. Ale to poszukam po live, sobie poszukam w internecie, się dokształcę trochę. Siemacie, co do nicu, dobrze cię widzieć. Rycerz Kaczka nie może obejrzeć serii z GTA przez ograniczenia wiekowe. Podziękuj za to YouTube'owi. Też YouTube blokuje w niektórych w ogóle krajach ten GTA i też blokuje, bo blokuje, więc generalnie rzeczywiście trochę jest trudno obejrzeć to GTA przez ograniczenia wiekowe i przez wszystkie inne YouTube'owe ograniczenia. Niestety nie mam tego jak ominąć, rycerzu. A to ciekawe, w których krajach to blokuje. Czy tobie to pokazuje w jakich krajach, czy nie? Nie. No ja tylko mam w niektórych krajach napisane, nie? No. Także wiesz. Mm-hmm. No. Pomocne. Pomocne. Zresztą nawet jeśli bym wiedziała, w których. Nawet jeśli bym wiedziała, w których krajach, to i tak mi to nic nie daje, bo nie mogę napisać nawet do YouTube'a. Ej, bo mi ten kraj pozwolił, nie? Hunter napisał, że to jest taka mini armata krótkiego zasięgu. O, proszę bardzo. To już wytłumaczone. Po prawej stronie zapraszam. Konfigurację do obowników będziesz miała cyferkę, ile lat już ktoś z tobą. Ja, ale was teraz Miron wziął i... No. Jak to tak stalkować nas? Pełna inwigilacja, słuchajcie. Ej, tutaj jest... O, duchowy. Prosto na nas płynie. No to... Tak, właśnie na niego się kieruje. Może nie aż tak prosto? Ale przywalimy. Au! To jest wszystko kalkulatora Wisielcowa, to trzeba wiesz, ty? Ale mgła, nic nie widzę. Nic się nie dzieje, Wisielcowa, tak chcieliśmy. To jest wszystko kalkulatora, idę łatać. Patrz. No kiedy taka mgła? Ja w ogóle odchodząc... od działa go trafiłam, tak? Ostatnią kulką. Tak jak wczoraj tego, nie? Przewalona kulka, ale dała radę. Tak.
A, tu są jeszcze dwie dziurki. Siema Kamil, dobrze ci widzieć. Witam. Kamary. Dobrze widzę? Kamrary, przepraszam. Torben usłyszał Czech Hunter. Nie, Czech Hunter nie ma. Dobrze, bo ja nie wiem, gdzie ja płynę. Panie Czech Hunterku, dobrze ci było zobaczyć. Zaglądaj częściej. No gdzie mnie kurde z to kulo? Ja po prostu mam takie wrażenie, że Flameheart już odskoczył od nas tyle razy łomot, że on specjalnie tą mgłę spełnuje, nie? Żeby mi było trochę trudniej. Ja już wszystko uzupełnione, mogę do boju. Ja tak samo. Ostatku nie widzę. Na dziobie jakiś będzie nasz ten, ale nie wiem, w którą stronę płynie. Czy odpływa, czy na czym? A, czekaj, już patrzę. Płynie w naszą stronę. I to tak ładnie. Jakbyś skręciła w prawo albo w lewo, to nam go wystawisz na któryś działo. To już obojętne, ja które... Ja skręcam w prawo, więc wy macie go po lewej. Ale tu... Uwaga, przytulańsko. No to idźcie na prawo. Idźcie na prawo, a ja postaram się skręcić, co byście go jeszcze... Nie dosięgam jeszcze, dziada, nie dosięgam. Ja też jeszcze nie. Może pójdzie teraz po paraboli? Dupa po paraboli. Idzie po paraboli, ale mamy dziurki. To ja idę załatać dziurki, a długopis trafi. No mówiłam, długopis trafi. Akurat w te rzeczy na długopisie zawsze można polegać, nie? Dziękuję, dziękuję. A, proszę bardzo, proszę bardzo. Pniążki! Wisielcowa, kto ci dał patent żeglarski? Sama sobie dałam! Producent się pyta, czy jakieś plany, kiedy serwer Konana będzie stał. Nie, ja myślę, że nie ma żadnych planów co do tego. Tak jakoś czuję w kościach. W tym momencie nie mam, musimy kupić jedną rzecz do sprzętu i pewnie poczekamy, aż się zrobi trochę chłodniej, bo jak odpalę 3 komputery w domu, to będzie płacz, nie? W tym momencie. Także już jest bardzo gorąco i już jest chwilami mocno trudno. Co jest długopis? A, wypadłem. A, spoko. Ja nie wiem, gdzie chodzę jak. Ty jesteś Jezus, tam po wodzie popopylasz i będzie dobrze. Siema Demonite, dobrze ci widzieć. Ojej. O, po prawej jest. Dużo jest to. Ała! Gdzie? Czaj, bo zniknął w tej mgle. A jest, dobra. Idę coś zjeść? Banana przekuszę? Mamy dziurkę na dole. Ja chociaż jedną trafiłam. Spoko, nie, też nie trafiłem. O, padł. Dobra. Dobra, to ja idę tą dziurkę tam, wiesz, ogarnąć. Mhm. Żeby się Wisielcowa nie martwiła. W tej mgrze to mgle to normalnie... Człona widzę w tym tęczu. W tym mgu człona widzę. Mgu. Nie, naprawdę widzę nic. Ja też. Człona widzę w tym mgu. Czy ta mgła tak znika za jakiś czas, co ona czas, czy ona będzie cały czas? Ona zniknie za jakiś czas, mam nadzieję. Ja to chyba, że zrobili jakiegoś patcha, który sprawia, że zawsze w trakcie walki z tym partem jest mgła, to wtedy jesteśmy w dupsku, nie? O! No i doskonale. Już muteczka ogarnęła, tam trochę mokro mamy pod pokładem, ale to tam wiecie, jak pod pokładem za sucho, to też niedobrze, nie? Sajera, ja przynajmniej piję coś porządnego, a nie tak jak jakieś piwo o smaku wina. Jak można piwo o smaku wina? Nie, z drugiej nie, strony można, jak chcesz mieć, tak. Ale słuchaj, to jest z drugiej strony dobre, bo jak chcesz wypić się piwo i chcesz wypić wino i nie możesz się zdecydować, nie? To jakby piwo o smaku wina i nara. I wtedy wszystko w sumie. Chciałam wyjść pod pokładu, pokazać wam piękne wzburzone morze oraz morską bitwę, ale oczywiście... O, jeszcze mi deska odpadła. W ogóle
To jest najlepiej ustawione. Młotka, która ma live'a, tak, zawsze się... siedzi pod pokładem. Symulator zabijania desek. Tak. To łapiesz za ster, a ja idę bakietować. No, no. Nie, lepiej nie. Lepiej nie. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że jak można oglądać House Flippera, to można oglądać latanie statku, tak? Tak. No, weź się, zalecz się, jest. Dobra, idę poszczylać trochę. Idealne widoki na live'a, nie? Albo łatam pokład, albo jest po prostu mgła. Dobra, damy radę? Damy radę. No, gdzie te statki? Daj spokój. Odpłynęliśmy za daleko, tam są po lewej. Wisielca was strajkuje. No, przecież wracam do nich. A bo ona zostawiła Snera. Skubana. Pani kochana, wszystko kalkulatorek. Dobrze. O, tam patrz, jest jakiś dziad. No mówiłam kota, a nie ster. Co to ma być za kalkulatorz? Po prawej stronie, zapraszam. Co on takiego orgazmu dostaje? Wcześniej nie dostawał, jak byłyśmy tylko we dwie. To by sugerowało, że on tak się cieszy na widok długopisa. O nie! Długopis, masz kolejnego crusha na sobie, nie? Idę za makietowa. O, idealnie. Przed bossem kolejny? Idę zalepić. Chcesz ci tu trzeba pomóc, a nie? Widzę, że sobie radzisz. No wiadomo, fantastycznie sobie radzę. Tak, Yuri vibes. Wyspa jest. Podnieś mi szybko żagiel do góry. Który? Nie podnieś. Ten duży. Podnieś, bo muszę wykręcić przed wyspą i zaraz mi opuścisz. Zaraz opuścisz, bo będzie w pierdziel. Patrzcie na to! Ojej! Pobijemy i... Pozdrawiamy z Bożego Dyna! Brawoś, raz kolejny został dzielnym legionistą. Ja ci z oczy tyże dziękuję za wsparcie. Platyną Wala ma dla ciebie na czacie i dramatyczna muzyka w socie. Ja tam walę od razu w tego dużego, świetnie będę skrywał ten macać. Patrz jak go dojedziemy, patrz. No. Nie dojedziemy, mi się kule skończyły, nie? Jest! Wisielcowa go dojedzie! To ja wam nakręcę teraz! Prosto na nich! Zginiemy, nie! Ja wam dam radę! Ja super! Ja super! Ja super! To nie! Drugis po lewej masz! Ja super! Idę! Po lewej! Nie kota! Po lewej! Dawaj kotem ścilaj! Strzelaj kotem! Mamy 5 dziur na dole, ej, chodź się! Idę. Nie ma dziur, po lewej! Bijemy! No patrz jaka młotka, nie? Nie zalepia, to wyrąbane. Dobra, już po prostu jest ten. Niech wam będzie. I wejdzie znicz, czy nie wejdzie znicz? Przed, czy nie? Przed, bo nie patrzyłam. Nie będzie znicza. Tu epiczna muzyka, ja trzeba się nią delektować. O tak, muzyka. Przeżyjcie te przygody razem z nami. O, po co mnie tu wołacie, jak tu się nic nie dzieje? Tam jedna dziura, wiem, panika. Zdążyłam ogarnąć. Epiczna muzyka, jedziemy Flameheart'a do ataku, za Gumisie, za Narnię! Za Asrana! Że tak powiem, ebać Flameheart'a kulą go w ryj! Nie będę go strzelić, bo mamy mało. Marnuję! A się cisza zrobiła. No. Albo mu wystrzeliłam dwie w ryj. Po prawej stronie statki, po lewej stronie statki, wszędzie statki. No ale patrz, długopis, dam radę, brakuje mu lewego zęba, popatrz. Czyli zebrał. Jeszcze z wyspy strzelają. No. W którą stronę oni płyną, tu po lewej? Tu po lewej w naszą stronę, tu po prawej płyną do tych, co są po lewej. To wy po lewej, proszę strzelać w tych po lewej. Dobrze? Dobrze, pani kapitan!
Ej, zbugowałem się, byłem w motce. Ej, to nie bug, to miłość. Jak mnie w ogóle wyrzuciło? Z młotki? Pewnie Miron tym razem. To nie bug, to Miron. Nie singom go jeszcze. Co tam z Nicze? Jest dobrze. Damy radę. Lać flyerów, konfidentów. Legia, proszę. Precz z dziadami. Oj, nie trafiłam. No i buja. Oj, duszki. O, widzę, że na górze. To spoko. Chodzi o spokój. Miłością. To młotka mnie rozpaliła. Układu się wszystko. Tak. Czasami tak działam na mężczyzn, zwłaszcza na tych, którzy są we mnie. Dobra, to bo jakbyście mogli pobaketować trochę, to bym była wdzięczna, bo mam wodę po brodę, nie? Ojej, zawsze brzmi dobrze, nie? Ojej, brzmi zawsze atrakcyjnie. Tylko co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ojej? Strzelam w nich. Dobrze. Strzelaj, długopis, strzelaj. Ja pójdę tylko popatrzę. Nie, no nic się nie dzieje. Taką szczepełka jakieś trochę może tam, nie. Nie rozumiem, po co ta panika. Jakby... Proszę nie dramatyzować. Tam nawet dziur za bardzo nie ma. Tam trochę się pali, ale woda pod pokładem jest, to zgaszę. Nie rozumiem, co chodzi, nie? Kończą nam się kule. Jeszcze trzeba złapać to, strasznie tam wydropiło. Oj, podpaliłam się, a to płucne w wodzie. Dziękuję. No, trzeba w końcu dupę umyć, nie? Jeżeli ze mną na dole jest Wisielcowa i Długopis, to kto steruje statkiem? Nie, ja jestem na górze. A, okej. Okay. Ale nie steruję statkiem, nie. Nie, strzelam. Mam wodę po brodę, halo! Już idę. Dobra, strzelaj, ja ogarnę. Czekaj, muszę zjeść banana. Idealna przekąskę! Może Snickersa? boss? O, dzień dobry, jest ładny boss. Taki no ładniejszy. No to proszę, no to go bić, proszę. Ja tylko wyjdę na chwilę na pokład, pokażę ładniejszego bossa. O, tu jest boss, patrz, to jest boss, ten. Kto mnie oblał? I on... ja. Proszę ładnie tutaj pompować, bo ja... O, masz to, ale tam łomot. Ała, no. Pompuj mi się zowa. Ej, bo nie załatam tej dziury. Co tam się dzieje? Wisielcowa, pompuj. 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 Jezus napisał, że jak się skończą kule, to Długopis ma jeszcze na pewno dwie w zapasie. Zdecydowanie. I nie tylko, mam jeszcze kota. I harpun! O, siema Wojtusiałka. No i widzisz, i wszystko się naprawiło, czyli znaczy YouTube, no czy nie YouTube, tylko Twitch miał jakiś swój mózgopier wczoraj. Dobrze cię widzieć. Damy radę! Mamy fontannę pod pokładem, wiecie, jakie burżujstwo? Słuchajcie, skręcam nie wiem gdzie, bo ja nie steruję nigdy. Myślę, co ma popatrz. Skręciłem. Dałeś radę, Długopis. Fala na trzecie dla Długopisa, bo skręcił. Zrobił zapraszanie na rondzie. Skręcony ster. O, wyprostowany. Popłyniemy gdzieś. Przed siebie. Ale przynajmniej, słuchajcie, pokład pod porządkiem. Wszystko wymyte. O tak. W życiu nic pod porządkiem tak jest. Słyszałaś, coś ty powiedziała. Tak, pokład pod porządkiem jest. Chyba ja wiem, co gdzie mam pod czym, nie? O, rety. No i spoko. Połatane, ja nie wiem, o co chodzi. Po co ta panika, po co te znicze? Bo nie zjadłam surową rybę. O nie! Gratulacje. Jezu, ulecz mnie. Czekaj. Ulecz mnie swą mocą, Jezu. No.
dziękuję. Olanet. To był prawdziwy spiritus, nie? Jak to duchowo od Jezusa. Siema, Fredbar, proszę cię widzieć. Motka, nie wiem czy wiesz, ale tu mamy jeszcze skrzynię tą duszkową i tu są kule. Są kule? Bierę. No są i są banany, już nie muszę jeść surowej ryby. Ja tą surową rybę, słuchajcie... My statek tylko czyścimy. Zabrudził tak. Się. Położę tą surową rybę do pieczenia, bo jak ją upiekę i będziemy mieć pożar pod pokładem, to wtedy nam woda będzie parować, nie będę musiała pompować. Dobra, rzucaj tego kotleta tam. Dobra, rzucam. Nic nie topimy w statku, my walczymy, dzielnie jesteśmy najlepsi w tę grę. Oczywiście. O, nawet on jest pod wrażeniem naszej gry. Duszki, i to dwa, trzeba pozbierać, lecę po ciebie, snikną. Flameheart! Gdzie są duszki, pokaż. A widzisz, tam przed nami jedne i drugie. Moja cebula nie wyczuwa jeszcze. No co teraz ty? Teraz czuję. Lewa strona, przy pani. Ups, żadnego titanika nie będzie. Jaki titanik? Nie będzie. Pięknie damy radę. Ale nie tak, że boss jest na naszej dupie. Nie, ale nie płynie do nas. W ogóle zero presji, żebyście wyłowili to jak najszybciej. Nie wiem. Nie mam. Nie wiem, co mam więc. Nie wiem, po prostu. Tato ma zawsze kurde dramat i panikę, nie? Proponuję odpłynąć. Damy radę. Tam na lewo trochę, Wisielcowa, na lewo. Włącz swoją wewnętrzną cebulę, odpali ci się kompas prosto w duszki. Wisielcowa wie, że moja cebula rośnie. Moja cebula rośnie. Zakon Jedi wierzy w moc. Sito wierzy, nie. Wierzą w mrok. Odpycham, a Wisielcowa wierzy w cebulę. Nie. O tak. Cebula zawsze w moim serduszku. I teraz jak Wisielcowa widzi lód do zebrania, to ma takie... Wyczuwam zakłócenia w mocy, nie? Tam jest lucik taki cały do zebrania. Proszę, proszę zbierać. Długopis. Chodź tu, bo ty lepiej. Chodź tu, bo ty lepiej. Tam jest statek. Musimy szybciej. No fale, nie mogę, halo. Proszę. Mam. Yes. Długopis, wyczuj swoją moc cebuli, proszę. Proszę, swoją moc proszę wyczuć. Cześć, zaciągnąłem się, patrz jak mi to przyjdzie. No widzisz? Mówiłam, poczuj moc, skoncentruj się. Sięgnij do wnętrza siebie, do swojej cebuli wewnętrznej. Powtarzaj, ja mam pieniążki, chodź go będziemy bić. Popatrz na to. Patrz na to, co ci się zaraz stanie. Nic nie stanie dopić, bo my damy radę. Patrz. Tak, my strzelacie, dobra. No, proszę cię. Teraz gram co chwilę. Zbieraj i płyniemy. Tu tam płyniemy. Muszę płynąć. Będzie bolało. Nie, bo nie ma, nie pozbieraliśmy pieniążków. Nie ma pieniążków, nie ma pływania. O Boże, ale dostałem. Nic ci nie jest, długopis. Te rany są powierzchowne. Kiedy rozładowałam sobie z wrażenia ten. Bardzo dużo dziur. Bardzo dużo. Bo to fontannę żeśmy zainstalowali z burżujstwa. Idę wam pomóc, bo sobie nie radzicie. To kto mnie to chlapie? Kto mnie oblał? Już wiemy kto. Pamiętaj, to jest moc Jezusa. Tak. Tylko długopis, skup się, jak zostanie jakaś woda pod pokładem, dotykasz i mamy wino i chlapie na najbliższy miesiąc. O, winko to jadę. To już wiemy, dlaczego Jezus chodził po wodzie. Bo jakby pływał, to by dotykał ręką i by całe morze w wino zamienił. Ej, to są skarby! To jest wszystko kalkulatorem, to Wisielcowa kotwica. Za nami! Za nami? Za nami, już nakręcam. Nie mamy już dziurek pod pokładem, a jak mamy to jakieś małe, to już można... Proszę zbierać ładnie duszki. Lucik się nie może zmarnować. Ej, bo... Czyli rekin się spalił, czyli moja teoria o spalonym rekinie nie działa, nie? A ciekawe, czy gra przewidziała to, że jak stawisz właśnie kotleta na telni,
zacznie ci tonąć statek i tak się to złoży, że powinien być ten czas, że się statek zapali, to czy się zapali? Wiesz co, wydaje mi się, bo ten kotlet tam się już smażył tak długo, bo ja o nim zapomniałam, że już ten statek powinien się zapalić. Nic nowego. Po naszej po lewej przodu mamy duszki, tam gdzie płyną te statki, a tutaj po prawej właśnie są... Są skarby jakieś, ale nie dosięgam. Już? Co? Graczowy na nas płynie, za nami, na dupie. No to bieraj kolorowe Gina. Kule. Bieraj, bieraj kolorowe kule, te co mamy w tym były chyba, nie? Mam. Będziesz ich bić. A Wisielcowa wpływa we Flameheart'a, żeby było im trudniej. Nie damy się! Czekaj, Anda, już widzę pana. Dobrze, no to lecimy. Na dobrą sprawę, chyba nie mamy nic do stracenia, więc jakby... Nic? O tak. Matka... Co? A takie tam rzeczy, mamy ich milion. Płyniemy na Flameheart'a, Wisielcowa, udajemy, że ich nie widzimy, nie? To jest nasza strategia, udajemy, że ich nie widzimy. A tam jeszcze... Opuśćcie ten... Opuśćcie tam jest jakiś w ogóle, to oni tak razem pływają wszyscy? Może... Obawiam się, że tak. To jakby to powiedzieć... w nogi. Gdzie ja w ogóle? Ja chyba kulę żem wyciągnęła głupio z plecaka i nie mam. Ej, bo my mamy w ogóle mało kul. No bo to były rzeczy do zebrania, no ja wiem, ale... że były, no tak ale... i... No to jest złe miejsce do próbowania wyłowienia czegoś, także jakby... Tak, z tym statkiem na dupie zdecydowanie. To dlaczego do niego skręcamy? Nie skręcamy na statek, okay. Skręcamy między widmo. Dobrze. No, jak coś to będą ich też atakować. Ej, wyrzucałem ten, te kółeczki, świniaczki jedne. Patrz, jak próbowali przypłynąć na gotowe gnojki. Chyba nie mamy pustych skrzyń, takich pustych, czy mamy? Nie wiem, nie patrzyłam w skrzynie. Ja tak, się nie warto wyrzucać, bo można sprzedać. Potwierdzam. Pamiętajcie, że mamy beczkę z prochem. Mamy, potwierdzam. Więc jak coś, to długopis, wiesz. Ty masz doświadczenie, mieszkasz blisko Manhattanu. Bardzo blisko. Au. Au, to będzie bolało. A tam nie. Wszystko jest. Wszystko jest dobrze. Ja tam łatam, nie? Ty się Wisielcowa nic nie ma. Tylko pragnę powiedzieć, że na kule kończą. Nie jestem pewna, czy byśmy dali radę, jakbyśmy się bardzo upadli. Poproszę kogoś pod pokład, długopis. Idę. Dziękuję. Co się dzieje, zbyt duży chaos? Mieliśmy przygody robić. I wiecie co? Proponuję zrobić tę przygodę. Dobrze, to idziemy na przygodę. Niech sobie dobiją bossa, nie? Niech mają. Tak, tak, chyba że dobiją nas najpierw. Niech znają łaskę pana. Nie damy się, bez walki nie damy się. Wiem, że nam się kończą zasoby, ale jak już mają nas dojechać, to niech chociaż mają trudno, nie? Masz płonie, proszę ugaście. Już idę. Masz płonie. O, masz płonie! Wisielcowa. To nie jest masz płonie, tylko... Młotka masz, twój się jara! Czy już ugaszone? Jeszcze nie. Nie, jeszcze, trochę. Dawaj, ja już ugaszę to. O, a tam wszyscy tam mają... zostali. Nie, oni się biją między sobą i nie poszli na widmo, patrzcie. No i dobrze, tak. Będą. No i dobrze, oni się biją. Co on tak krzyczy? Wcześniej nie krzyczał, tak? To znaczy. Mako Kitsune, co się stało z tym, że live jest dzisiaj, a nie w czwartek? To jest młotka. Znaczy, w kalendarzyku jest napisane, że jest ninja z tego,
z piratów, a jeśli chodzi że o to, że nie był czwartek, to ja wczoraj wam mówiłam, że jest szansa, że będzie jakaś ninja z Socika, bo mamy przygodę do zrobienia. Także, no. Wszystko się zgadza. Dobra. Płoniemy na dole. Troszeczkę. Wisielcowa... Nie ma wody. Żaden kotlet tam. Proponuję kierować się gdzieś do jakąś przystań, wziąć przydacie sprzedać. O, patrzcie, skończyło nam w cieplej kartach. Dobra. To... Jak niewiele zostało, tylko najgorzej, że... czekaj, to są... Aha, oni mają flagę riperów jedni. No będzie więc wesoło. Właśnie, dlatego ja proponuję do pierwszej lepszej przystani sprzedać to, co mamy. No to przez ten plunder jest prosto. Wiatr w żagę spróbujmy złapać. Da się, da się. No to już. Nawet jest złapany chyba. Teraz nie. Teraz sprzedaję. No, sprzedajemy wszystko, idziemy w końcu na przygodę, tak jak mieliśmy zrobić. Prawie mu wklepaliśmy, ale nam gracze przeskoczyli. Przeszkodzili, przepraszam bardzo. Tak, w końcu zapłonął. A czy może byśmy przed przygodą chwilkę przerwy? Oczywiście, że damy radę zrobić chwilkę przerwy, jak najbardziej. Tak, ciuś, pauzę, przyda się. Pauza i tak dalej. Bo zresztą będziemy stać na tym, no, brzegu, słuchać tej przygody i tak dalej, to wypadałoby. Odkroić jakoś naszą przygodę z Flameheartem od przygody, takiej przygody. I w czasie ciuś pauzy, to szybciutko ja poznoszę te rzeczy. Później sama skoczy siku i będzie dobrze, słuchajcie. Hejo, Ravenku! Ale chociaż tamci nas nie gonią. Są póki co odwróceni w przeciwną stronę, także... No bo lucik zbierają, nasz lucik. Nie, nie zbierają luciku, bo są na... Chyba, że na kotwicy są, bo mają... Plunder jest bardziej na M niż bardziej na dół. No to skręci. Co? No bo skręciło ster. Dobra. Poniosło nas deczko. Smoczy dyrży jest TikToka. O, a co podajesz na TikToku w smoczy dyrze? Opowiadaj. Siema Melka, dobrze cię widzieć. Forwyn, my nigdy nie sprzątamy pokładu. No tam czasem nam się zdarza. Ale tak jest klimatycznie i to jest dodatkowy poziom trudności. Znaleźć coś w jakiejś skrzyni, słuchaj. To jest wszystko przemyślane. Jakie zasady ma ta gra? Przede wszystkim ma takie, że wszędzie i zawsze możesz obskoczyć łomot od innych graczy lub od mobów. Jest w sumie kilka trybów rozgrywki. Można bić szkielety na wyspach, można kopać skarby na wyspach, można bić się ze statkami na morzu, tak jak my przed chwilą. Plus do tego są jeszcze fabularne przygody. Jest otwarte PvP, czyli gdzie nie popłyniesz i co nie zrobisz, tam możesz spotkać niezbyt przyjaznych graczy i wiadomo, obskoczyć łomot. Czego właśnie my postaraliśmy się w tym momencie uniknąć. Każdy może bić każdego i bawisz się po prostu w piratów. Na serwerze zdaje się może być maksymalnie 16 do 20 graczy, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tak. Czyli to są takie cztery duże statki. A właśnie masz kilka statków do wyboru. Masz taki malutki słupik na jedną, dwie osoby, taki tutaj średni statek na trzech ludzi i galeon na czterech. Jedna załoga może być właśnie maksymalnie czterech graczy i od razu ci mówię, że pływanie galeonem zsie pałkę nawet w Kupa, cztery osoby, bardzo. Bo jest bardzo niezwrotny, niewygodny i w sumie w ogóle taki od czapy. Chyba co naprawdę dobrze macie komunikację i dobrze ogarniacie. Tak, ogarnianie jest bardzo potrzebne. To ja jeszcze tak przeszkodzę, powiem, że Raven prosi o blessa. Już ci błogosławię, Ravenku, co tam się dzieje? Młodziu, kochana, czy można prosić o blessa na pomysły, na pomyślny przebieg piątkowej korekcji wzroku? Oczywiście, że tak, Ravenku. A więc tak, Ravenku. Ja, cesarzowa, mocą mi nadaną przez samą siebie, błogosławię ci, ażeby cały zabieg przebiegł pomyślnie, sprawnie, skutecznie i żeby przyniósł ci jak najdoskonalsze efekty i jak najzdrowszy wzrok. I tak się stanie i tak też jest. I żeby wszystko było dobrze i pod kontrolą. I żebyś był bezpieczny. Ło.
Dobra, to ja lecę sprzedawać rzeczorki. Słuchajcie, 3 minutki, 10 minutek już pauzy robimy i idziemy na przygodę z Jackiem Sparrowem. Tak. Like.